Dzień dobry. Ja będę miał pytanie do pana redaktora Michalkiewicza. Tylko, że też trochę nie na temat, bo dzisiaj było dużo mówione o gospodarce, a ja bym chciał o polityce zagranicznej, może nawet historycznej. Z historią mamy do czynienia wtedy, kiedy się dzieje dużo i w krótkim czasie. No i teraz też niewątpliwie mamy takie czasy. Pan redaktor w swoich wypowiedziach wspominał, że wojny trwają dłużej niż działania wojenne. W ten sposób pierwsza wojna światowa skończyła się dopiero w 2010 roku, kiedy Niemcy spłaciły Wielkiej Brytanii ostatnią transzę zobowiązań za pierwszą wojnę światową. No, idąc dalej tym tokiem, druga wojna światowa trwa nadal. I moje pytanie jest następujące. Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby Polska osiągnęła jakieś korzyści z zakończenia tej wojny? Myślę tutaj o perspektywie korzystnej, bo różne niekorzystne rozwiązania też można sobie wyobrażać, włącznie z rewizją granic. Inaczej mówiąc, czy pan redaktor uważa, że dotychczasowe wsparcie polityczne i finansowe ze strony Niemiec było wystarczające? A jeśli nie, to czy po tak długim czasie możliwe jest jeszcze uzyskanie reparacji za zniszczenia wojenne? No i na jakich warunkach, jakie warunki sprzyjające musiałyby zaistnieć, żeby mogło się to odbyć? Proszę Państwa, no, jeśli chodzi o możliwość uzyskania reparacji od Niemiec, to posłużę się taką anegdotką. Kiedy delegacja polska przyjechała do Stalina, prosząc o Lwów i Kijów, Stalin bardzo się zakłopotał i powiedział, no słuchajcie, Lwów to my nie mamy, a Kijów możecie dostać ile tylko chcecie. Myślę, że tak podobnej odpowiedzi mogłyby nam Niemcy udzielić. Więc oczywiście można się ubiegać o to, ale musimy się liczyć z taką odpowiedzią. Może nie tak dosłownie, ale mniej więcej sens byłby taki. W tej chwili, co prawda, przywództwo niemieckie w Europie troszeczkę się zachwiało za sprawą głupstw, jakich narobiła nasza złota pani. No, ale to nasza dłużej klasztora niż przeora, tam w Niemczech już ktoś ją, że tak powiem, do pionu ustawia i jak będzie mało pojętna, no to zostanie odsunięta, że tak powiem, w miejsce tak ciemne, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów i zajmie jej miejsce ktoś inny. Ale to jest dobry moment, to zachwianie przywództwa niemieckiego, do tego, gdyby ktoś próbował prowadzić politykę międzynarodową w Polsce i wydaje mi się, że pan prezydent Duda takie próby robi, o czym świadczyła ta niedawna narada w Warszawie państw środkowoeuropejskich, to jest odpowiedni moment, to zachwianie przywództwa niemieckiego i pewne zintegrowanie państw Grupy Wyszehradzkiej na tle uchodźców. Polska tu się bardzo brzydko zachowała. Pani Teresa Piotrowska, groteskowa pani minister spraw wewnętrznych, najpierw uzgadniała wspólne stanowisko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a następnego dnia w ogóle w imieniu Polski zajęła stanowisko o 180 stopni odmienne. Takich rzeczy nie wolno robić. Na szczęście rząd się już ten zmienił, więc ona już nie jest ministrem spraw wewnętrznych. Mam nadzieję, że już nigdy nim nie będzie. No i o jej, że tak powiem, samodzielności to świadczy chociażby fakt, że następnego dnia po uzyskaniu nominacji na ministra spraw wewnętrznych zrzekła się kontroli nad tajnymi służbami, chociaż ustawa o ministrze spraw wewnętrznych się nie zmieniła ani na jotę. Więc od razu widać było, kto ją na to stanowisko wsadził i na jakich warunkach. Więc to lepiej, żebyśmy nie mieli takich ministrów.
znaczy lepiej, żeby byli bardziej samodzielni, no ale to jest bardzo trudne. Proszę Państwa, więc stworzenie, powrót, inaczej może, powrót do koncepcji heksagonale z przełomu lat 80., 90., ale uzupełnionej i poprawionej, to znaczy ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, jeśli nie liderem takiego przedsięwzięcia, to by było, mogłaby to być jakaś przeciwwaga dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. Ale Polska powinna się nauczyć osiągania korzyści chociażby z tego powodu, że jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jak słusznie zauważył w podsłuchanej rozmowie Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych, Polska żadnych korzyści z tego nie wyciąga, a mogłaby. Na przykład teraz Stany Zjednoczone prowadzą swoją rozgrywkę z Moskalikami. Globalną rozgrywkę z Moskalikami. Do tego potrzebują naszego terytorium. I my im to terytorium udostępniamy, narażając je w razie czego na zniszczenie. To nie jest tak, że my nic tu nie wnosimy. My wnosimy bardzo ważny apor do tego interesu. I powinniśmy oczekiwać stosownej zapłaty. Jakiej zapłaty? Co mam na myśli? Przynajmniej dwie rzeczy. To mówiłem o tym na antenie Radia Maryja, kiedy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku był w Warszawie. Dwukrotnie mówiłem, że powinniśmy dwie sprawy załatwić w związku z tym, że znowu się podejmujemy roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. No to albo dobrze, albo trudno, to zależy już, jak kto się na to zapatruje, ale przynajmniej dwie sprawy powinniśmy załatwić. Obietnicę i to solenną amerykańskiego rządu, że nie będzie żadnych nacisków wywierał na Polskę w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Bo jeszcze by tego brakowało, żebyśmy do tego interesu musieli dopłacić 65 miliardów dolarów. Jeszcze by tego brakowało. I druga sprawa, Polska podejmując się tej roli amerykańskiego dywersanta, roli niebezpiecznej, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. I oczekiwalibyśmy w związku z tym, że będzie traktowana podobnie przez Stany Zjednoczone, jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów rocznie, plus udogodnienia wojskowe, z jakich korzysta takie albo podobne do tych, z jakich korzysta Izrael. Jeśli prezydent Obama czy inny prezydent Stanów Zjednoczonych by nas wyśmiał, no to to by była dla nas bardzo ważna informacja, że chce nas wykorzystać i zostawić świeckie. Więc nie wolno nam wtedy wchodzić w taki interes. Jeżeli natomiast by nas nie wyśmiał, no to mamy lepsze rozeznanie własnej sytuacji. Jakiej sytuacji? Ano w 2014 roku Polska zapoczątkowała 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. Ma wydać na to 140 miliardów złotych, czyli średnio 14 miliardów rocznie. Kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów to jest podwojenie tej sumy, czyli możemy skrócić ten okres o połowę. Bardzo niebezpieczną lukę czasową skracamy, to jest w naszym żywotnym interesie. Jeżeli jeszcze wziąć pod uwagę udogodnienia wojskowe, z jakich korzysta Izrael, no to jeszcze bardziej. To są te korzyści, powinniśmy brać przykład z Turcji. Z Turcji. Turcja właśnie w ten sposób politykuje ze Stanami Zjednoczonymi. Turecki prezydent Erdogan otwartym tekstem mówi, albo przyjaźnicie się z Kurdami, albo z nami, bo tworzenie państwa kurdyjskiego to oznacza rozbiór Turcji. Turcja nie jest zainteresowana
żadnym państwem kurdyjskim, w dodatku komunistycznym, bo główną siłą polityczną państwa kurdyjskiego była Partia Pracujących Kurdystanu, czyli Partia Marksistowska. Turcja nie chce tego i Amerykanie się nie gniewają. Dlaczego Turcja może, a dlaczego my nie możemy? Dlatego, że w Turcji agentów bierze się na powróz bez ceregieli, a u nas to jest sól ziemi czarnej. Jednego kukuńka teraz ujawniono i się podniósł klangor wszystkie autorytety moralne, żeby tylko się nie przeziębił. Daleko na tym nie zajedziemy, więc i niestety dlatego właśnie mamy polityczną wojnę u nas, że po 18 czerwca ubiegłego roku, to znaczy kiedy była w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST z udziałem największych dynastii ubeckich tutaj naszych, żyrowana przez ubeków izraelskich, dlatego międzynarodowa, Stany Zjednoczone wpisały dynastie ubeckie na listę swoich faworytów, bo przeszliśmy w 2014 roku znowu po raz drugi pod kuratelę amerykańską spod kurateli niemieckiej, dlatego nastąpiły zmiany na politycznej scenie. No i w związku z tym raz Wiedór tak samo wyciągnął z tego wnioski i złożył Amerykanom ofertę. I oferta została przyjęta. Bo gdyby nie została przyjęta, gdyby stan... Amerykanie to zresztą oni taką retorykę uprawiają, że jak jakieś państwo, taki Bantustan, biorą pod swoją kuratelę, no to tam odpowiednio scenę polityczną meblują, umieszczając na nich tak zwanych naszych sukinsynów. A sukinsynów jakichś takich nie naszych wyrzucają na zewnątrz. No i raz Wiedór został wpisany na listę naszych sukinsynów, dlatego mamy polityczną wojnę, bo gdyby nie został wpisany, to każdy ubek by ratował skórę na własną rękę i żadnej wojny by nie było. A ponieważ to się nazywa divide et impera, dziel i rządź, ponieważ stosowane było w starożytności, to się udaje, to zawsze dobre skutki przynosi, bo wtedy każdy z tych faworytów musi się licytować z drugim pod względy patrona. No i patron z punktu widzenia amerykańskiej polityki we wschodniej Europie, stare Kiejkuty, czyli raz Wiedór, jest bardzo wygodny, bo daje im się na piwek 15 milionów dolarów i oni zrobią wszystko w podskokach, bez potrzeby wysilania się na jakieś pozory partnerstwa, jakieś pozory kurtuazji czy przyzwoitości. Więc dlatego to... No ale to... Polskim interesem. Dlatego rząd, który musi się licytować ze starymi Kiejkutami, nie może uzyskać, Polska wskutek tego nie może uzyskać tych korzyści, które by mogła uzyskać, gdyby agentura szła na powrót. Et voilà.